Przed nami kolejny odcinek z kariery PSG, no i na horyzoncie jawi nam się mecz z Troyes, który na ten moment nazbierał 8 punktów w ligowych spotkaniach, więc raczej okupują oni dolne rejony tabeli. Zresztą możemy sobie to sprawdzić, bo czemu by nie. No Troyes jest 18, przepraszam, 8 punktów, gdzie my tych punktów mamy 25. No więc jest to jedna z czerwonych latarni ligi. No i myślę, że tutaj szybka symulacja da radę. 2-0, spokojny wynik, Kane i Son, czyli nasz podstawowy ofensywny duecik, strzela po brameczce. No więc bardzo, bardzo fajnie. Tutaj tych kolejnych spotkań będzie się nas zbierało po prostu coraz, coraz więcej. Oferta transferu dla Ramosa. Kurde, i powiem wam szczerze, że jest to dobry deal. Ja sobie go ponegocjuję, no bo Ramos ma już swoje lata, a jeszcze możemy na nim uciułać te pieniądze, więc myślę, że byłaby to dobra opcja. Też jeden z widzów właśnie pisał mi, że żebym obciął troszkę pieniądze o połowę tego, co dostaję z transferów, więc no z racji tego, że wydałem dużo pieniędzy, teraz trzeba tych pieniędzy troszkę odzyskać. Damy 10,5, ja wiem, że to jest duża kwota. No dobra, bierzemy 10, darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby. Zobaczymy, czy Ramos dogada się z Jurgenem Kloppem. Jeśli tak, to jakby nie ma problemu, może odejść, ma od nas zielone światło na taki ruch. No a my zobaczymy, co dalej. Mamy teraz mecz z Ajaxią. No i tutaj klasycznie zmieniamy skład. Wejdzie sobie Durant, wejdzie sobie Thuram, wejdzie sobie Sanchez, wejdzie sobie Soler, wejdzie sobie Vitinha, Ruiz w sumie może zostać, wejdzie sobie Bernat, Ramos może zostać, wejdzie Kusundu, wejdzie Mukiele, no i Rico zostanie, no bo jest podstawowym bramkarzem. No i szybka symulacja, bo też to nie jest jakiś mecz topowy. No i zobaczcie, Carlos Soler z ławki, dwie bramki, wygrywamy 3-1, więc kolejny dobry mecz w naszym wykonaniu. A teraz czas na rewanżowe spotkanie z Benficą. Jak pamiętacie, w poprzednim materiale graliśmy sobie właśnie z Benficą pierwszy mecz, no i Sergio Ramos odchodzi. 10 milionów euro, więc tutaj myślę, że jest to dobra cena. Ramos zadowolony, myślę, że zagra sobie na Anfield. Zarząd zadowolony, tym bardziej. Wiecie co, no konferencja przedmeczowa, a pominiemy ją sobie, zagramy mecz. Damy sobie pokaż na zasadzie najlepszych akcji, żeby też w defensywie troszkę pobronić, no bo wcześniej no to wyglądało to tak, jak wyglądało. Zobaczmy, jak na Parc des Princes zaprezentuje się nasz zespół i jak poradzi sobie Benfica. Indywidualny rajd Rafy w minucie 26, także już dosyć ciężko. Aj, tutaj obciął się nasz zawodnik. Sergio Rico ratuje nas przed utratą bramki. No i mamy już 46 minutę, więc druga połowa ledwo rozpoczęta, a my już mamy dobrą sytuację. Firmino, Harry Kane się urywa, zagrywa między nogami. Kurde, tak niewiele brakowało, żeby to strzelić. Mamy kolejną sytuację. Carlos Soler biegnie tutaj na skrzydełku. Ależ zagranie do Sona. Tylko, że niestety niecelne. Mamy jeszcze szansę. Już 70 minuta, natomiast no mamy kolejny kontratak. Znowu piłka do Solera. Zagrywa Kane do Sona. Son delikatnie przedłuża to dośrodkowanie, ale niestety nic się nie wydarzyło. No i mamy rzut karny dla Benfiki, która może w ten sposób strzelić bramkę na 1-0. A czy Rico nas uratuje? Ujejej, podcinka tutaj, psychika ze stali zawodnika Benfiki, który no strzela podcinką i daje swojemu zespołowi prowadzenie. No a nas pozbawia na razie jakichkolwiek punktów.
No i niestety, przegrywamy u siebie. Mimo tego, że na wyjeździe rozgromiliśmy Benfica 4-2, no to tym razem nie udało się, no przegrywamy. Sytuacja nie jest może tragiczna, no bo tych punktów mieliśmy 9, Benfica dopiero 4 po tym zwycięstwie, więc nie jest to jakiś tragiczny rezultat. Natomiast mamy tutaj comiesięczny raport zwiadowczy. Zobaczmy tak, ty jesteś... Po 400 tysięcy euro są warci chłopcy. Ty wyglądasz ciekawie. Ty średnio. Ty też. Ulala, Miguel Pereira ma potencjał na 76. Jeśli to będzie prawda i chłop ma 76, to trafiliśmy niezłą perełkę, moi drodzy. Na razie tutaj no ci zawodnicy nie są jacyś wybitni, ale liczę, że może gdzieś tam na horyzoncie czai nam się jakiś zawodnik lepszy. Tutaj mamy jeszcze raport z Hiszpanii. No tutaj to nie wygląda dobrze. Ale kurde, podpisałem kontrakt. No dobra. Na to nas myślę stać, natomiast zobaczmy sobie do tej szkółki juniorów, jak to tu wygląda. Ciebie możemy chyba zwolnić, bo i tak nic z tego nie będzie. Ciebie możemy zwolnić. Tutaj ten Pereira wygląda no fantastycznie. No, ciebie zwolnimy. Także nasz brazylijski zaciąg tutaj wygląda świetnie. Kolejny skrzydłowy tutaj nam się trafia i kolejny skrzydłowy, czyli no wiadomo, no Brazylia skrzydłowymi stoi, natomiast no chciałbym też inne pozycje tutaj sobie obsadzić, a na razie nie jest mi to dane. Symulujemy sobie całość. Czy zagramy sobie mecz z Reims? Kane, znaczy Son jest zmęczony. Damy szansę naszemu Durandowi. Niech się chłopak pokaże. Damy tylko ataki. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Wyjazdowe spotkanie. Gramy w takich siwych, szarych strojach. Przegrywamy 1-0. Co tutaj się dzieje? Durant dostaje piłkę. Durant. Na pewniaka zagra do Kane'a. No nie zagra do Kane'a. Tracimy tę piłkę. No i marnujemy taką sytuację. Szkoda. Dośrodkowanie. Firmino. Durant dośrodkowuje na Kane'a. Mamy jeszcze sytuację. Kane, uderzenie z daleka. Lewa noga. Czemu strata? Ajajaj. Rzut wolny. Nuno Mendes tutaj. No myślę, że na krótko z Ramosem zagramy. Roberto Firmino. No pokaż się ktoś. Jest Mendes. Dośrodkowanie w pole karne, tam jest Harry Kane. Xavi Simons, dośrodkowanie. Zagranie do Kane'a, Kane uderza. No niestety, szkoda. Mamy kolejny rajd naszej drużyny. To jest chyba nasz młody zawodnik, prawda? Udało się mu przebić. Harry Kane. Ajajajajaj. Szkoda tych sytuacji, bo kurczę, no marnujemy naprawdę takie setki. Kane się odwraca. Aj, no nic z tego, no przegrywamy 1-0, czy 2-0, czy jak to wygląda? Zobaczmy sobie. No 1-0 przegrywamy w Reims. No jest to kiepski wynik, naprawdę, no co jak co, ale...
takich meczy no po prostu nie wolno nam przegrywać, tym bardziej, że Olympique Marsylia nas zrównuje się z nami punktami. No świetnie, mimo tego, że ich rozbiliśmy, no to dalej gdzieś tam punktowali i się z nami zrównali. No nie powiem morale i zaangażowanie troszkę, znaczy zaangażowanie, bardziej no moje, że tak powiem, podejście do tego nieco opadło, bo kurde, no wygląda to źle. W Lidze Mistrzów tracimy punkty, teraz też tracimy punkty w lidze, no kryzys. Jest kryzys, na pewno jest kryzys, z którego trzeba będzie jak najszybciej się pozbierać. Gramy z Montpellier, no i niestety tutaj nie możemy pozwolić sobie na duże roszady. Zarządzanie zespołem tutaj, myślę, że wejdzie sobie Kimbembe. Myślę, że Thuram dostanie szansę. Damy szansę Thuramowi. No i co? I myślę, że szybka symulacja tutaj wystarczy. I wygrywamy 3-0. Firmino, Kane i Son. No więc dobrze. Jest dobrze. Wygrywamy pewnie. Bez straty gola. No i na pewno te morale teraz przed Ligą Mistrzów wzrosną. No i jak wygląda ten mecz? No wygląda to mniej więcej tak, że jeśli pokonamy Juventus, no to na dobrą sprawę, znaczy inaczej, remis daje nam awans z grupy, a pokonanie Juventusu daje nam pewne pierwsze miejsce. Więc pokażemy sobie tylko ataki, no i mam nadzieję wygrać ten mecz, no bo jeśli wygramy, no to z automatu mamy pierwsze miejsce i wtedy będziemy sobie mogli w ostatnim meczu wystawić rezerwowy składzik, żeby też sobie chłopaki pograły. Kontra PSG. Uderzenie z daleka. Ulolololololo. Proszę Państwa, co tu się wydarzyło? Ależ bramka, Rodri. Rodri pięknym uderzeniem pokonuje bodajże Wojtka Szczęsnego i mamy 1-0. Indywidualny rajd Sona. Son trochę poczeka, jest Xavi Simons. Xavi Simons, czyli bohater w meczu z Benficą. Podcineczka, Xavi Simons, proszę Państwa, no PSG. PSG się tutaj bawi, a Juventus jest na łopatkach. No i wygląda to cudownie, a też widzicie, że też nic tutaj, że tak powiem, nie oszukuje, bo jest to wszystko symulowane przez komputer. Komputer dobiera te najlepsze sytuacje, nie wiem w sumie nawet na jakiej bazie. Nie no, przecież to są jakieś jaja. Przecież to są jakieś jaja. Prowadzimy 2-0, ciśniemy i nagle pyk, przegrywamy 3-2. Nie rozumiem. Jak? Wytłumaczcie mi jak. I pewnie jeszcze dostaliśmy... No... Przecież to jest niesamowite. Kim strzelił przed końcem. I Pogba nas pogrzebał. No przecież to jest niepojęte. Niesamowite. No nic, miał być ostatni mecz o wyjście z grupy już pewny i mieliśmy sobie go odpuścić, ale no niestety będzie trzeba walczyć. Znaczy wyjście z grupy i tak raczej mamy pewne, no ale chciałbym tą grupę wygrać. Ten mecz trzeba sobie zagrać i robimy szybką symulację. Powinniśmy wygrać. No i wygrywamy 3-0, Kane, Son i Son. Także Son w formie, Kane dalej też w formie. No i teraz mamy mecz z Niceą. Dzień treningowy. Proszę Państwa. Czekajcie, my już mamy... Mamy już grudzień na horyzoncie. Więc... Ciekawie. Gramy z Niceą, tutaj Nicea no jest dosyć wysoko. Zagramy sobie najlepsze akcje, zobaczymy co z tego będzie.
Dobra, piłka do Simonsa. Kane się urywa. No, Simons tutaj go zobaczył. Kane wajcha. Jeszcze przedłużenie. Xavi Simons tutaj próba uderzenia. Niestety nieudana. Oj, teraz mamy szansę na naprawdę dobry kontratak. Roberto Firmino, jeśli dobrze poszuka Sona, to jest szansa na kontratak. No niestety nie ma szansy. Rzut wolny. No i kto do tego rzutu wolnego podejdzie? Bo jako tako wydaje mi się, że nie mamy jakichś wykonawców takich naprawdę dobrych. No spróbujemy tutaj Sonem zakręcić Rogala. No piłka odbija się od muru i mamy rzut karny dla Nicei. Po prostu no, niesamowite to jest. Nicola Pepe. Rico broni. Rico nas ratuje, proszę Państwa. No i podtrzymuje nas pod tlenem, można powiedzieć. No i dobrze, bardzo dobrze. Tutaj chyba Thuram. Z tego, co mi się wydaje. Thuram się rozpędza. Tam jest Xavi Simons na długim słupku. No nie, no w takim wypadku to my nie wygramy tego meczu. To nie ma w ogóle o czym marzyć. W ogóle o co tu chodzi? Xavi Simons, proszę Państwa. Dobra, wybijamy tę piłkę. Mamy rzut rożny, już jest 60 minuta. Dobra, spróbujemy zagrać tam. No i strata. Minuta 70. Thuram leci z sytuacją. No ale komu on ma zagrać? Tutaj czemu obrońca tak się zachował w ogóle? No skoro tak, no to my to musimy wykorzystać. No skoro obrońca pobiegł sobie, zostawił nas, no to Thuram się nie może pomylić. No i była to zwycięska bramka, więc to tak naprawdę był ostatni dzwonek, żeby ten mecz wygrać. No ale to był mecz piekielnie ważny w kontekście układu tabeli. No bo Nicea też jest blisko, a Marsylia też nam odskakuje. No więc tego meczu nie można było po prostu przegrać. No i na szczęście się to udało. Zobaczymy sobie jeszcze, jak to wygląda w ligowej tabeli. Ale to za momencik. Zobaczmy jeszcze kalendarz w grudniu. No tutaj w grudniu mamy jeszcze 4 mecze, więc myślę, że jest szansa, że sobie je dociągniemy jeszcze teraz. Comiesięczny raport skautów i comiesięczny raport zwiadowczy. Hiszpania. Tego nie bierzemy. Tego nie bierzemy. Tego nie bierzemy. Tego nie bierzemy. Tego też nie. I tego też nie. No więc w Hiszpanii jak na razie bez jakichkolwiek perełeczek. Pomiń i zagraj mecz. Szybka symulka z FC Nantes. I przegrywamy 2-0. Nie no, PSG, że nawet w karierze to jest po prostu klub mem, moim zdaniem. Takie mecze przegrywać, no przecież to jest po prostu... Szkoda się denerwować. Mamy na horyzoncie jeszcze mecz w Lidze Mistrzów. Zobaczmy, jak to wygląda. No tak to wygląda, że musimy ten mecz wygrać, żeby mieć w ogóle szansę wyjść z grupy, bo może być tak, że z tej grupy nie wyjdziemy. No więc skoro tak... Aha, Rico z kontuzją, no świetnie. Plus jest taki, że wraca De Gea. Dobra, to. Tutaj ten Kyusundu może sobie skoczyć na ławkę. Wiecie co? Zrobimy... Dobra, szybka symulacja. Wychodzimy z grupy, czy nie? Przegrywamy z Utrechtem. Ja pierdzielę, co jest nie tak z tą grą? No nie, no ja muszę to zobaczyć, przecież to jest... Czy my w ogóle wyszliśmy z grupy? Bo to jest... Wyszliśmy z grupy, bo Benfica przegrała z Juventusem. Utrecht nas pokonał. Nie no, przecież to jest... Przecież to jest... A, Haaland ze złotą piłką, proszę bardzo.
Nie, ja dalej jestem po prostu... Ja dalej jestem w szoku, nie? Wygrywamy 4-0. Kane, Stoller, Kane i Xavi Simons. No tutaj fajnie, że udało się wygrać. Wraca do składu David De Gea. Więc to jest na pewno dobry prognostyk na dalszą fazę rozgrywek. No ale kurczę, tutaj ten Kyusundu może sobie wskoczyć w ten sposób. Tutaj wskakuje Ramosik, bo ty już nie będziesz u nas występował, Ramos, bo odchodzisz. No jest Ekitike, jest Duran. No wygląda to na razie spoko. Zobaczymy, jak to się dalej wszystko rozwinie. Czeka nas mecz z Lille jeszcze, który sobie też rozegramy. I to będzie chyba ostatni mecz w tym materiale, bo przed nami będzie już okienko transferowe. Więc śmiało będziecie mogli pisać. Pokażemy sobie jeszcze najlepsze ataki. Śmiało możecie pisać, kogo kupić, kogo sprzedać, bo okienko transferowe się zbliża. Także nie będę nagrywał następnego materiału do momentu, aż gdzieś tam ten się nie opublikuje, żebyście też mogli właśnie napisać mi, kogo ewentualnie mógłbym pozyskać lub kogo sprzedać i jak to dalej widzicie naszą karierkę w PSG. Dośrodkowanie. Heung-min Son. Xavi Simons. Strata. Jest kontratak, tylko... Kane. Jest Son. No jest strata. Kolejna sytuacja. Lille dalej nie strzeliło bramki, ale pewnie będzie tak samo. Będziemy wygrywać 3-0 i nagle Lille strzeli 5 bramek i będzie po meczu. Tutaj obieg. Son dostaje piłkę niestety niecelnie. No i przegrywamy 1-0 z Lille, więc jest świetnie. Kolejna strata. Niesamowite to jest, proszę Państwa. Niesamowite. Son wziął sprawę w swoje ręce. Okiwał kilku rywali, wziął na plecy. I mamy 1-1 i mamy kolejny atak naszej drużyny. To jest strasznie ciasno, my to musimy na spokojnie rozszerzyć, bo nie wygląda to dobrze. Ruiz, Carlos Soler. Aj, Heung-min Son, szkoda. Mamy rzut karny i Harry Kane stoi przed wielką szansą dać nam prowadzenie 2-1. I proszę cię, Harry, wiesz co robić, chłopie. W prawo, bez zabawy, w prawo, Harry Kane. Bramkarz został w środku i Harry Kane daje nam prowadzenie. No a my remisujemy, bo znowu komputer sobie stwierdził, że jednak zwycięstwo nie dla nas. No cóż, gra jak gra. Tak to już wygląda w tej naszej FIFA. Tracimy punkty, szybki rzut tabeli, jeszcze rzut oka na tabelę. No i wygląda to tak, że tracimy 5 punktów do Marsylii. No i przed nami okienko transferowe, więc no trzeba będzie coś podziałać w jedną i w drugą stronę. Kogoś sprzedać, kogoś kupić. No i co? Nic. Piszcie, jak to ma wyglądać. Ja Wam za dzisiaj dziękuję. Na razie.